kochani, dzisiaj was zaskoczę, bo dzisiaj jadę sama teraz, także witam was bardzo serdecznie. Jadę sama, bo jadę do kosmetyczki. Dzisiaj mam do kosmetyczki, raz tak jak mówiłam, raz na 3 miesiące jadę do kosmetyczki, żeby tam ona oczyściła, porobiła wszystko i przygotowała twarz. Bo około 10 dni po kosmetyczce idę od razu na laser. Wtedy właśnie buzia się tam odregeneruje i idę na laser. Bardzo mi te zabiegi pomagają. Skórę mam bardzo ładną na buzi. Już nawet dużo osób zauważyło właśnie, że nie jest już czerwona, podrażniona. Także jestem zadowolona, a taki zabieg, praktycznie dwa zabiegi, bo jest to kosmetyczka, a później laser u pani doktor. Więc są to dwa zabiegi, raz na 3 miesiące. Nie są to aż jakieś takie bardzo drogie zabiegi. Tym bardziej, że ja robię cały czas, to też jest zawsze troszkę taniej. I jedziemy. Jezu, chyba słyszycie dalej moje słoiki z tyłu. Jeszcze ich nie wzięłam, no. Dobra. Normalnie spacerkiem. Jak wchodzą na pasy, to jeszcze zwalniają. No i jesteśmy na miejscu. Tylko teraz też gdzieś trzeba zaparkować. Gdzie tu zaparkować? Tego to ja nie wiem. Nie wiem jak tu zaparkować, tak żebym wyszła, a pan żeby wyjechał. Witajcie nasi widzowie, przyszedłem się przywitać. Przyszedłem się przywitać. Nie, z Majcią na spacery. Bo Becia wywołał kosmetyczki. No i Becia nas zgarnęła. Tak. Zrobiłem sobie z Mają ładny, długi spacer. 40 minut. I obydwoje ledwo żyją. No. Ale nic, ale u nas dzisiaj jest ciepło. Ja oczywiście już kurteczkę. Letnia. Ale w tamtej to bym się zagrzał. Zrobiłam ten i teraz dopiero mam koniec lutego. Jadę do kosmetyczki. Teraz tylko jeszcze na początku grudnia na laser. Na buzię. Idziemy do apteki, bo Becia musi wykupić leki sobie i mojej mamie. I twojej mamie muszę jeszcze. No i trzeba zawieźć do twojej mamy. No i zawieziemy, nie? Musimy kupić żarówki. A ty jak od twojej mamy chyba. No, to zajedziemy tam, bo się popaliły. I to te drogie. Mm-hmm. Nie wiem, jak oni teraz robią te żarówki. Ja też nie wiem. Pół roku i nie ma żarówki. Te stare, jak były zwykłe żarówki, to i 10 lat wytrzymywały, nie? I świeciła. A te nie dość, że są drogie, to jeszcze na dodatek ten... No palą się. Palą się. Jak kupię normalnie. A one są tylko tu w hurtowni te żarówki. No są w sklepach, ale są drogie. A w sklepach są takie słabe. Ale Artek, w sklepach są, ale są słabe. No. Ja jak kręcę dla was film w kuchni, ja muszę mieć dużo tych
lumelów, czy jak to tam lumelii się nazywa. Chyba. Tak, i musi być światło naturalne. Musi być 1500. A w Lidlach i w sklepach są 800. Tak, a w sumie to w ogóle są 3, 4 żarówki mam, 1500 tych lumeli, żeby nagrał się dla was fajnie film, no żebyście wszystko widzieli, prawda? No. Żeby nie było za ciemno. Tą lampę, taką można kupić lampę specjalną do nagrywania, ale ja jej nie mam gdzie przymocować tam po prostu. Nie ma jak zrobić, żeby z tą lampą. Nie wiem, czy ja się chwaliłem, czy się nie chwaliłem, że w Żaganiu budują wielką fabrykę. Chyba się nie chwaliłem, nie? A-a. Fabrykę części samochodowych. Kokpity, jakieś tam plastikowe, różne, do różnych modeli. Może nie jest ogromna, no ale ma zatrudnienie znaleźć 400 osób, nie? Mhm. To jak na Żagań, to jest duży zakład. I tak było wszystko po cichu zrobione, że myśmy przyjeżdżali, patrzymy, co tam się dzieje, a tam normalnie fabrykę budują. Mhm. Nigdzie nie chwalili się niczym. Ale dobrze, dla Żagania to dobrze, bo na strefie, tak, i to tej nowej, uzbrojonej strefie, ciekawe, czy nas ktoś dzisiaj będzie pukał, czy nie. Może ciebie ktoś puknie. Dobra, idziesz, Becia, tak, do... akurat jest wolne. Akurat jest nasze, tu trzeba było bliżej, bo on na dwóch stał. Bo tu znowu się nam zaraz wepcha. To go opieprzysz. No. No Artyk przecież nie mógłby trochę zatrzymać się, jak jadę? Zrobił to specjalnie? Dobra. Przecież nie cofałam, bo wie jak ten... Wyjechał. Mógł stanąć, no, ale taksówkarz. No. Zrobił to specjalnie. No, żeby go obetrzeć. No. Ale dobra. No i teraz wyruszamy. Ludzie się na nas patrzą z góry. Co to ma się znaczyć? Ale byśmy mieli dzwona. No. Centymetra brakło. Jak ładna jedzie Skoda, kolor. Tamta? No. Nie podobała mi się w ogóle. Bo niebieska, nie? Nie podoba mi się niebieski samochód. Wiem. Dobra. O, tak. Skład makulatury, jak ktoś mówi. Co tak? No teraz jedziemy do twojej mamy i do hurtowni. No, przy okazji, jak już tam będziemy, to zajedziemy do hurtowni. Majunia się nie odzywa, jak sobie pociumała. To cichutko się. Tak siedzi cichutko, Fruśka. Optyka załatwiona, kosmetyczka załatwiona. Teraz moja mama, później hurtownia. Jeszcze coś nam się przypomni po drodze zaraz. Znaczy chciałam jeszcze do tego jechać. Do którego? Do Pepco. A co w Pepco jest? Chciałam zobaczyć bluzy. W Pepco czy w Kiku? W Pepco. To mam, tą co mam na sobie, to mam z Pepco. Chciałem pościć. Kiwa głową. Aj, sama nie wie, czego chce. No, zamiast jechać, to tak, stoi. Tak, tylko jakby trafiła na takiego taksówkarza jak ja, to by przygrzał specjalnie. I jedziemy do domku. Do jakiego domku jedziemy? No ja to sobie już później myślę, że już idziemy. A ty do... Tak, bo głodna jestem. Bo ja jeszcze nic nie jadłam oczywiście, a jest godzina prawie 15. No. A ja nic nie jadłam jeszcze. Jestem głodna. Nie, nic nie jadłam. No to ładnie. Bo nie zdążyłam. A nastawiłeś zmywarkę do naczyń? Nastawiłem. Nastawiłeś, no. To był mój debiut.
No, umiałeś się. To wielka filozofia. A zmywarkę mamy chyba od 5 albo 6 lat, a to był twój debiut, żeby nastawić zmywarkę do naszej. A to trzeba tylko dwa razy ting ting i start. Co nie? No, ten taki jest, żeby... Ten duży. Tak, raz. Żeby było godzinę. No, to ten mały się później przyciska, żeby było godzinę. Nie. Tak. Jak ten duży dwa razy przyciśniesz, to wyskakuje najpierw 3, a jak jeszcze raz przyciśniesz, to wyskakuje godzina. No to ja nie wiem, co ty przycisłeś. No ten duży. Tak, ale to nigdy ten duży nie przyciska. Ten duży, a później się przyciska mały i start. A po co? Jak przycisłem duży, wyskoczyło 3 godziny. Przycisłem go jeszcze raz, wyskoczyła godzina. To ty nawet nie wiedziałaś też. Nie, bo ja całkiem co innego przyciskam. No. Ale... Ja nie wiem, co ty tam przycisłeś. Ja no chyba powiedziałem ci, co. Tak, ale muszę sprawdzić, co tam, bo tam wtedy pokazuje, jaki program wybrałeś. Dobry. No godzinę. Bo są różne programy. Są na przykład... tam są różne, są 2 guziki. Tak, 2 guziki. Dla mnie są 2, takie pani będzie przechodzić. Są różne i dlatego właśnie... Chodź, jaki ma rower. Z tym, z... Elektryczny, nie? Elektryczny. Jakie kółeczka malutkie. Hamulce tarczowe. I z przodu i z tyłu. No bo jak ma elektryczny... Jak się rozpędzi, to... Ta. No... Także ja tam sprawdzę, co ty żeś tam nastawił. Nie zdążysz, bo to się skończy akurat. To ty kiedy nastawiłeś? Jak wychodziłem z Mają. Jakbyś nastawił, jak ja wychodziłam, to by się już skończyło dawno. No to się na pewno skończyło. No to było godzinę, 2 minuty było tam, wyskoczyło. No i co? I umyłem garki. Zobaczymy. Bo tam są różne programy. Tam są programy na przykład, żeby na przykład, nie, bez płukania, samo płukanie, ten... Podwójne płukanie. Bez płukania, ty, bez płukania. A tabletkę wsadziłeś? Wsadziłem. On się wyciąga z folii, nie? Nie. Aha. No ja ją wyciągam z folii. One mogą być te... Bo się rozpuści, nie? Tak, ta folia się rozpuści. A co to będzie jakieś pukanie w głowie? Płukanie, a nie pukanie. Dobra, dzwonię do mojej mamy. Przejedziemy. I wyruszamy... Tak. Do hurtowni. Czekać. No, bo jadą. No, Becia śpiewa, słyszycie to? Becia jest utalentowana, niesłychanie. Tak, niesłychanie. Może i tutaj też, no to jest ta ulica tak wąska, że ja nie wiem, czy tutaj wyjechać to jest bardzo ciężko. Wiesz? Czekaj, jeszcze sobie cofnę. Bo nie nawrócę tutaj. A po co ty chcesz nawracać? Nie, nie. Chcę troszkę bardziej dać wziąć łuk, wiesz? Bo wjadę na tamtą stronę. O, tak chcę wziąć, wiesz? Mhm. Patrz. Już myślałam, że pojadę. Dobra. Dobra, teraz. Widzisz, żeby nie wjechać im na tamten pas. No też wyjeżdż, jest źle zrobione. No patrz, zobacz, jakie tu jest wąsko. No taką drogę zrobili, o. Tak. Wy już kiedyś tam chyba byliście. Ten tak, byli chyba z nami już. No. Ale nie wszyscy oglądają, co nie? No bo dużo też przybywa nowych widzów, kochani. Ale tak. Dużo przybywa nowych widzów. Ale są też widzki, które przybyły. Nowe i oglądają wszystkie filmy. No, jedna. Tak. Jedna pani to wszystko ogląda. No jak? Po kolei. Jak pani się nazywa? Zapomniałam, jak pani się nazywa. Eugenia? Chyba Eugenia. Nowa widzka i ogląda wszystkie filmy. Jak leci. Tak. Mówi, fajne są, mówi i pooglądam sobie. Co ty miesz turchasz w tym ładzie? No tu, ale wielka budowa. Pół strefy.
I bardzo dobrze. Wreszcie coś się dzieje w tym żeganiu. 5 lat się nic nie działo, co nie? Nie działo się, likwidowało się. Tak. Wszystko. Przynajmniej takie jest nasze zdanie, że zatem tego burmistrza nic się nie działo, wszystko się likwidowało. Więc mamy nadzieję, że... Przytulisko dla psów było 10 lat i znikło. I zlikwidowało. I nagle było... Weterynarz kazał zamknąć, tak. Tak, weterynarz kazał zamknąć. Komuś przeszkadzały psy. No to bidota się teraz pałęta po mieście, nie? Patrzcie, już słońce zachodzi, jest dopiero 3:05. Ale tu zasuwają tą obwodnicę. No i niedługo zaczną budować tą drugą obwodnicę, taką dużą. No to będzie dobrze. No, miasto pomalutko, pomalutko. Nie będzie takie zakorkowane. No. Becia będzie robić coś dobrego. Tak. I zaraz wam zdradzę co. Ja ci zaraz wam zdradzę. Słyszycie, jak mnie szantażuje? Co, nie dasz mi buzi? Nie dam ci jeść. O to nie. Bez buzi to byś jeszcze przeżył. Ale macie prosto żarówkę. Ale bez jedzenia to już ciężko, co nie? No, taka żarówka prosto w nos załatw. A, nie wiem, jak oglądaliście ostatnie nasze zakupy, pokazywaliśmy wam, czy to ja, nie wiem, właśnie, nie pamiętam na których, czy to tu, czy no to na tamtym kanale, pokazywałam te, kupiłam kopytka, ale no. Były smaczne, słuchajcie. A gdzie je kupiłaś? W centrum. W delikatesach centrum? Tak. Buraków żeśmy nie pokazywali, bo jeszcze nie jedliśmy. Tak. No. Bo nie było z czym. No. Będziemy tak, jeść, że, to powiemy, tak, co jak, myślimy. Jak tylko ten, to oczywiście, no, że tak. Powiemy o burakach. Tylko nie możemy. No ze śledziem. Tak. A nie, dobra. Chwila. A można... Śledzie w buraczkach też będą, więc może. Może. No, kupiliśmy 3 żarówki. I ile? 66 zł. Tak, za 3 żarówki. Masakra. Ale no takie musimy Ale takie mieć. Musimy mieć mocne. Inaczej nie da rady. No patrz, już chyba firma działa tam. Co samochody malują. Już widzę, samochodów stoi. Nic innego się nie poradzi. I jeszcze do sklepu, tylko do którego? No do Biedronki, nie? Do Biedronki chyba, tak, bo potrzebuję. Bo tam akurat będziemy przejeżdżać koło niej. Awokado. Tak ładnie pomalowany. No, awokado potrzebuję. No, tak jak to mówią, że z awokado to jest loteria. My kupiliśmy 2. Tak. I jedno zgnił. I to parę dni, nie? To awokado zielone. I jedno nam się z tego. No, a potrzebuję 2. Spsuło się. Bo w Dino raczej nie mają awokado, także nie ma co. W Biedronce powinno być. No, a w tej dużej tak. Chodźcie, u nas jeszcze jest 11,5 stopnia. Ciepło. W nocy jak ten, to było tak cieplutko, że cieplej niż w dzień. Ja już mówiłam właśnie, widzę, że w nocy to było cieplej niż w dzień. Obgadywałaś mnie? Tak. I co tam powiedziałaś? No się dowiesz, jak posłuchasz, obejrzysz film. To ja wytnę. Co ty chcesz wycinać? Te twoje te... Obelgi. Obelgi? A co będzie z awokado? Mówiłaś? Nie powiem. Chodź jaki korek, dobra. Będzie przepis. Będzie przepis. Ale korek. Ale korek. No i witajcie w kuchni. Tak. Byliśmy do Biedronce. No. A i właśnie jeszcze musimy się wam wytłumaczyć, bo my żeśmy wczoraj nie dawali filmiku, w niedzielę nie było. No nie dawaliśmy, bo niestety mieliśmy gości. I jak mieliśmy gości, no to niestety żeśmy nic nie nagrali.
No, a goście niestety nie chcieli się pokazać, a troszkę ich było. No i trzeba było dzisiaj na zakupy jechać. O, ludzie. Ale fajnie było, także no, tak jak mówiliśmy, my na siłę nie nagrywamy. Nie mogliśmy, bo byliśmy zajęci całą niedzielę, także nie nagrywaliśmy nic. Tak, kupiłam w tym, bo w Biedronce byliśmy. 5 zł, 18 zł. To są niby do sushi, ale ja sobie lubię tak pociąć w paseczki i wrzucić do takiej zupy tej błyskawicznej, takiej tej torebkowej. Po 12 zł był, czy po 11 kg ogórka, jeden ogórek wzięłam za kilogram. Było mięso mielone, wieprzowe z szynki po 5 zł, 50 groszy za jedno opakowanie. W jednym opakowaniu jest pół kilo, ale trzeba było wziąć... Dwa. Chyba dwa, jak się nie mylę, tak. Więc wzięłam, ja to zaraz zamrożę. Wzięłam też taki bekon do jajecznicy. 25 deko i on kosztuje 6 zł, bo jest z upustem. Tak wygląda. Tutaj trochę widać. Spróbujemy. To chyba też albo 6, albo 7 zł. Do pizzy. Ty lubisz bardzo z tej muki, tak? Mhm. No, tak. Łyżką mogę jeść z puszki. Taki sos do pizzy. Wzięłam za 3,70 taki chlebek jeden. Taki pełnoziarnisty. Pumpernickel? Nie, podobny. Chyba podobny, nie pumpernickel. Mhm. Żytni 100% pełnoziarnisty. Był ser też po 23 zł. Gouda pół tłusta. To wzięłam pół kilograma. Pani mi fajnie cieniutko pokroiła. U nas ser żółty idzie. Dwa razy serek po 2 zł i 82 grosze po jeden. Także dwa razy serki, to zazwyczaj ja zjadam. Śmietana, ta duża, 400 gramów, 5 zł. 5 zł, tu 5 zł, tam 5 zł. Dwa razy flaki po 8 zł. Mogą być flaki wołowe w rosole i dla Ciebie flaki po zamojsku. Ja nie jem flaków po zamojsku, bo ja nie lubię. Moim zdaniem są niedobre, a tu uważasz, że one są pyszne. Dwa razy awokado, nie wiem, one było po 6 zł chyba. Tak. Dwa razy awokado. Ty. Lata pestka. Lata pestka. No, lata pestka. Dobra. Śledziki. Filety. Takie, tak, to są do zrobienia dopiero, o. To były z tego, z Lisnera, tylko że pani z Lady daje. I one kosztowały kilogram 14 zł. My wzięliśmy pół kilo za 7 zł i 5, 4, 6 takich filecików. O, 6. 6 takich. Rybkę też wzięliśmy, miętusa, dwa razy miętus. Ale miętus nie kosztował 54,90. On kosztował 40 coś chyba, jak się nie mylę. Czekaj. Niestety tego rabatu nam nie, bo ona miała być po 40. Mhm. Coś, co nie? Patrz. Nie nabiło. Nie nabiło rabat. No trudno. O, ludzie, normalnie szok. Jak nie przypilnujesz, to cię oszukają. Także trudno. Pieczarki. Z Biedronki. Nie wiem, ile zapomniałam, ile one kosztowały. Polędwiczki pikantne po 10,90. Pikantne skrzydełka. A, tak, po 10,90. Pieczone skrzydełka po 10,90 i polędwiczki pikantne po 14 zł. Zmrożenie. 40 deko, 45 deko i 45 deko. 6 zł pasata pikantna z chili. Przyjdą goście, to jak na grillu, jak damy z kosoli, nie? Tak. Normalnie jak na grillu. Tak. Złotych 30 groszy. Taki chleb, bo niestety tego żytniego, co ja biorę, nie było.
7 zł chyba kosztowało pesto. Tak. I 3,50 sok pomidorowy. Mhm. No i to by było. I tyle. Wcale pokaż tą patelnię, pokaż tu. No i tutaj były te moje, wiecie jak ten, smażyły moje zielonki. Tak. Nieciekawie wyglądają, ale dobrze smakują. I to by było na tyle, kochani, dzisiaj. No, także będziemy się z wami żegnać. Tak. Żegnamy się z wami. Miłego dnia wam wyżyczymy. No. I żeby cieplutko było, tak jak u nas. Pamiętajcie, żeby was nic nie ominęło. Tak. Łapce w górę. Serduszku, subskrypcji, dzwoneczku. Innych opcji nie ma. I co jeszcze? No i nic. I żegnamy się z wami. No, do zobaczenia. A jeszcze pytają o Fruzię. Ja już sobie ona chowam. Spała. Chodź na to. Ja sobie już chowam mięso mielone. No. Ale ładne. A tu Fruzia. Ładne mięso mielone. Bardzo ładne. Te serce musisz dać troszkę spróbować. Testerka? Poszła pisana, nie słyszy. No, ona nie słyszy. Sobie po pół kilo zamrożę i będzie na jakieś te... Czy my do jakiejś zupy, na jakieś pulpeciki. Także papa. Tak, do zobaczenia, papa. Pa.